czym się różni jeleń od sarny? Oczywiście sarna nie jest to żoną jelenia, ale to są całkiem dwa odrębne gatunki. Pierwszą różnicą samo nazewnictwo. Samica jelenia jest to łania, samiec byk, młode ciele. W przypadku sarny samica jest kozą, samiec kozłem albo rogaczem, natomiast młode są to koźlęta. Kolejną najważniejszą, można powiedzieć, różnicą jest wielkość. W przypadku jeleni ważą one od 70 do 210 kg. Ich wysokość oczywiście w kłębie to 140 cm, a długość 175-265 cm, czyli zwierzęta duże, można powiedzieć, że nawet bardzo duże. Natomiast sarny są o wiele mniejsze. Ważą 15-35 kg, ich wysokość w kłębie to 60-90 cm, natomiast długość to 95-140 cm. Czyli jak widać, nawet taka największa sarna jest mniejsza od najmniejszych dorosłych przedstawicieli jeleni. Kolejną różnicą jest długość życia. W przypadku jeleni jest to 12-15 lat, niekiedy troszkę więcej. Natomiast sarny żyją średnio od 5 do 12 lat. Kolejna duża różnica to oczywiście w przypadku jeleni. Jelenie, samce jeleni mają poroże, tak zwany wieniec. Są one bardzo duże, mogą ważyć 3,5 do 12 kg. Jak widzicie, te poroża są mocno rozbudowane i naprawdę imponujące. No, są po to, żeby zaimponować samicom, żeby pokazać, kto tu jest większy i do walk z przeciwnikami. Natomiast sarny, no panowie sarny, mają tak zwane parostki, czyli poroże, które ma maksymalnie 25-30 cm. Czyli w porównaniu z tym porożem jelenim naprawdę niewiele. Kolejną różnicą jest ubarwienie. W przypadku jeleni to ubarwienie jest jednolite, natomiast sarny, można powiedzieć, że dół sarny, a góra sarny są troszkę inaczej ubarwione. W przypadku jeleni rykowisko to druga połowa września, no wtedy oczywiście walki samców. Ciąża trwa 234 dni. Najczęściej rodzi się jedno młode, bardzo rzadko dwa młode. Natomiast w przypadku saren, letnia ruja to jest połowa lipca, połowa sierpnia. Wtedy ciąża trwa 10 miesięcy. 5 miesięcy jest to tak zwana ciąża utajona. Natomiast kolejna ruja to jest okres listopada-grudnia. Wtedy ta ciąża trwa 4,5 miesiąca. Małe przychodzą w tym i w tym przypadku na świat w maju, w czerwcu. Rodzi się jedno do trzech młodych. Jelenie zamieszkują duże kompleksy leśne, natomiast sarny są bardziej, można powiedzieć, uniwersalne. Lasy, zarośla, pola, no po prostu wszędzie tam, gdzie jest jedzenie. Populacja jeleni w Polsce to jest do około 200 tysięcy sztuk i cały czas rośnie. Natomiast saren jest wielokrotnie więcej, 800-900 tysięcy egzemplarzy w Polsce. Tu i tu są to zwierzęta łowne, oczywiście z pewnymi ograniczeniami i te okresy, kiedy można na nie polować, też są różne. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały tego typu. Dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam też, jeśli nie chcesz nic przegapić, naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, spójrz też na inne materiały. Na linki zamieszczone w opisie opublikuj, poleć, podziel się tym materiałem, pokaż znajomym, tak żeby dotarł do jak największej grupy ludzi. Każda Twoja aktywność jest ważna dla tego kanału, no i dla mnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.